Łużyce leżą w oddaleniu, można powiedzieć nawet dosyć sporym, od Sieradza, ale bywały takie momenty dziejowe, że te można mówić o pewnej jakiejś wspólnocie losów. Gorący okres lat 18-19, wiadomo, tworzenie państwa polskiego, tworzenie struktur państwowych, wybijanie się na niepodległość, trochę odmiennie przebiegało w poszczególnych dzielnicach. Inaczej to miało miejsce tutaj na ziemi sieradzkiej, inaczej na Górnym Śląsku, z którego pochodzę. W pewnym sensie, w pewnych aspektach to, co się działo na Łużycach, było bardziej podobne do tego modelu właśnie, który mieliśmy do czynienia na Górnym Śląsku. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że podobnie jak ta dzielnica Polski, Łużyce, były częścią Cesarstwa Niemieckiego, no więc były poddane też pewnym procesom, które były także widoczne i które można było zauważyć właśnie na obszarze Górnego Śląska. Jak to wówczas to wyglądało? W ogóle i skąd ta kwestia Łużycka się wzięła? No Serbo-Łużyczanie zapewne każdy, kto choć trochę się tym interesuje, słyszał o tej pozostałości kiedyś niezwykle licznej Rzeszy Słowian Zachodnich. Po raz pierwszy na kartach historii pisanej przecież pojawili się oni jako ci Łużyczanie, czyli obecnie mieszkańcy Łużyc Dolnych oraz Milczenie, mieszkańcy Łużyc Górnych. Przez pewien czas ziemie te też miały związek państwowy z polskimi księstwami, z polskim królestwem. Później z racji tego, że granice zachodnie Polski odsunęły się dosyć znacznie w kierunku wschodnim, mocniejsze były i silnie zarysowane te związki z koroną czeską. No choćby dlatego też, że no przecież do 1635 roku Łużyce były częścią tejże korony. Ta świadomość przez długi, długi czas, także w wieku XX, miała swoje konsekwencje. Bliskość geograficzna, bliskość pewnych, no przede wszystkim pewnej wspólnoty losu oraz no, pomoc, którą czeskie kręgi narodowe dedykowały Serbo-Łużyczanom w poszczególnych okresach historycznych powodowała, że te kontakty były rzeczywiście silne. No w pewnym sensie do tego jeszcze, myślę, będzie okazja, żeby dojść. Były także widoczne i są widoczne do dnia dzisiejszego. Zresztą było to tak, że przecież, jak już wspomniałem, ruch narodowy, serbo-łużycki ruch narodowy był w pewnym sensie powtórzeniem, czy też korzystał z doświadczeń i pomocy tego odrodzenia narodowego czeskiego. Jesień, wiosna ludów i później to, co z niej wynikało dla Europy Środkowej, a więc wspomniane odrodzenie także dotarło do Łużyce. Zaczęła się tworzyć inteligencja serbo-łużycka, zaczęto pracować nad kodyfikacją obu łużyckich języków, bo to jest też takie specyfikum dosyć istotne i dla dzisiejszego położenia tego narodu, tej mniejszości, że no, można tu mówić o dualizmie. To są dwa odrębne języki, górnołużycki, dolnołużycki. Zresztą tych dualizmów w tym wypadku było znacznie więcej i utrzymują się one częściowo także do dzisiaj. Podział konfesyjny, katolicy, wyznania reformowane.
podział administracyjny. Różnie to w różnych epokach bywało, no ale niejako tak trochę wybiegając w przód, no trzeba tutaj stwierdzić, że no nadal w obrębie Niemieckiej Republiki Demokratycznej ten serbski sydleński Rum, ten obszar zamieszkania tejże mniejszości pod względem administracyjnym podzielony jest pomiędzy Saksonią i Brandenburgią. Ten podział między Prusy i Saksonię utrzymywał się no, w sposób, można powiedzieć, trwały już od 1815 roku, od Kongresu Wiedeńskiego, kiedy to duże części Łużyc Górnych Saksonia na rzecz Prus utraciła. W tej sytuacji działalność serbo-łużyckiego ruchu narodowego, ta praca odrodzeńcza oczywiście była niełatwa, no niemniej przynosiła widoczne efekty, przede wszystkim w sferze właśnie językowej, walki o prawa do nauczania tegoż języka, no ale wiadomo, zawsze to tak jest, że żeby móc nauczać jakiegoś języka, najpierw go trzeba skodyfikować. I to też nie była rzecz prosta, choćby z tego względu, że wiadomo, dialekty w każdym języku występują. Tutaj jeszcze bardzo silnie były zarysowane takie różnice językowe na podłożu religijnym. Inaczej wyglądała ta mowa i sposób zapisu w tych rejonach katolickich, inaczej w ewangelickich. Więc to wszystko, ten taki konglomerat powodował, że no, ta praca narodowa no, do łatwych akurat na Łużycach nie należała. No niemniej widoczny był postęp także organizacyjny. Powstała serbska macica, macierz serbo-łużycka, bodajże trzecia macierz założona w Europie, co warte jest podkreślenia, że ta macierz funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Bodajże w zeszłym roku była obchodzona 135. rocznica jej powstania. W jej szeregach zbierali się właśnie ci twórcy odrodzenia narodowego, a w szerszym aspekcie można mówić, że była to organizacja zrzeszająca tą inteligencję serbo-łużycką. Inteligencję, jak to w wypadku takich chłopskich narodów, głównie w dużej mierze złożoną z osób stanu duchownego, ale swoje piętno tam także odciskały osoby świeckie. Prace nad tworzeniem tego zrębu świadomości narodowej no, uległy dosyć gwałtownemu przerwaniu poprzez wybuch I wojny światowej. Warto tu też jeszcze nadmienić, że na 2 lata przed jej wybuchem założona została kolejna istotna i ważna organizacja serbo-łużycka, a mianowicie Domowina. Domowina, czyli Związek Wszelakich Serbo-łużyckich Towarzystw. Po prostu wówczas już uświadomiono sobie, że towarzystwo o takim charakterze naukowym, literackim, jakim była macierz serbo-łużycka, serbska macica, nie wypełnia wszystkich zadań, które w budowie nowoczesnego społeczeństwa, nowoczesnego narodu są niezbędne. Dlatego też wszelakie towarzystwa, także te gospodarcze i o innym charakterze, postanowiono zgrupować właśnie w takim związku stowarzyszeń. No ten pierwszy period nie był zbyt długi. Wybuch wojny przerwał tą działalność. Zresztą w pierwszym okresie praktycznie cały serbo-łużycki ruch narodowy zamarł. Wymogi przede wszystkim cenzury bardzo mocno ograniczały prasę łużycką, która już przed wybuchem wojny, można powiedzieć, zaznaczyła mocno swoją obecność. Funkcjonowały i czasopisma o charakterze konfesyjnym, O mein Boch, to dla ewangelików, i Katolski Posąg, to czasopismo nakierowane na
na katolików, przepraszam, pomyliłem się, oczywiście pomaj Boże dla ewangelików. Była także, wychodziły także czasopisma o charakterze kulturalnym i takim informacyjno-politycznym, jak choćby Serbskie Nowiny. Wojna to wszystko przerwała, w dodatku właściwie wszyscy młodzi, aktywni mężczyźni zostali zmobilizowani. Zapadła, można powiedzieć, nad Łużycami, jeśli chodzi o działalność narodową w tych pierwszych latach wojny, taka dosyć złowieszcza, martwa cisza. No ale sytuacja powoli ulegała też zmianie. Z czasem było coraz widoczne, bardziej widoczne, że jednak Niemcy tej wojny nie wygrają. Wreszcie pojawiły się pewne symptomy tego, że także i ta kwestia mniejszości narodowych zamieszkujących ówczesne Niemcy, ówczesne cesarstwo, będzie musiała znaleźć jakieś rozwiązanie, jakiś finał. No, podstawą tutaj był 14-punktowy plan pokojowy prezydenta Woodrow Wilsona i pośród tych punktów, szczególnie ten, który mówił o samostanowieniu narodów. Wilson sam tego nie wymyślił. On przejął i włączył do swojego programu tą teorię, no ale była to teoria naprawdę istotna i z punktu widzenia tych mniejszości bardzo ważna. No bo przecież wcześniej mieliśmy do czynienia z wielonarodowymi monarchiami. Ten system wzajemnych powiązań, czy też jakby to określić, rozwiązywania kwestii narodowych był całkowicie inny. Oparty był właśnie o związki wielonarodowe, które łączyć miał w zamierzeniu te panujące domy. Tutaj stwierdzono, że tak dalej być nie może, że te narody, które nie wybiły się, które utraciły samoistność, muszą ją odzyskać. No przede wszystkim to byli Polacy oczywiście, ale też przecież i Czesi. I to był ten punkt zwrotny. Bo w tym kontekście także i te inne mniejsze narody zaczęły także wybijać na pierwszy plan tą kwestię. Podobnie było na Łużycach. No, ta martwa cisza została przerwana poprzez, jeśli chodzi o działalność narodową, poprzez wydarzenia rewolucyjne. One miały miejsce na północy Niemiec, oczywiście w Berlinie, ale nie ominęły także Saksonii. Król Saksonii uciekł, zrewoltowani żołnierze wyszli na ulicę. Echa tego docierały także do wiosek i miasteczek łużyckich. Dlatego też Arnoszt Barth, który był wówczas jednym z posłów do sejmiku saksońskiego, rozpoczął działalność na rzecz, po pierwsze, zorganizowania nowej organizacji, która podjęłaby kwestię narodową. Tą organizacją był Serbo-Łużycki Komitet Narodowy Serbski, WUBIERK. Jednocześnie podjął starania o sformułowanie programu narodowego, który w tych nowych, wydawałoby się, okolicznościach odpowiadałby także i tym serbo-łużyckim aspiracjom. Tutaj w dużej mierze, jeśli chodzi o tą pracę koncepcyjną, to zyskał wsparcie Adolfa Czernego. To taki wybitny slawista czeski, twórca, można powiedzieć, takiej nowoczesnej czeskiej sorabistyki, także polonofil. I on właśnie takie zręby tego programu skonstruował. No w pierwszych tych tygodniach po podpisaniu rozejmu pojawiały się też no, takie momenty, czy też takie chwile, kiedy zastanawiano się, co dalej. No przecież do XVII wieku, do pierwszej połowy XVII wieku Łużyce były częścią Czech, Królestwa Czeskiego, więc może teraz nadeszła chwila, żeby ten związek państwowy odnowić. Czerny był tego gorącym zwolennikiem. Kilku innych sorabofilów czeskich także widziałoby bardzo chętnie tego rodzaju rozwiązanie.
ale z drugiej strony przede wszystkim politycy, którzy w pewnych momentach, tak jak choćby Benesz czy też inni, nie wahali się wzmiankować o tej kwestii łużyckiej przy wszelakich okazjach, ale miało to charakter taki bardziej taktyczny. W tym momencie no tak można zaryzykować twierdzenie, że nie patrzyli na to z taką zbyt dużą atencją. A dlaczegoż to? No przede wszystkim pojawiła się tutaj kwestia zachowania w Czechach historycznych granic. Pamiętajmy, że na tych terenach mieszkała liczna ludność niemiecka, która wcześniej przez lata funkcjonowania Austro-Węgier stała na stanowisku właśnie tego związku czy też całości historycznego obszaru Czech. W momencie, kiedy ten system upadł i powstało narodowe państwo, korzystając w pewnym sensie z tego, o czym w tych koncepcjach wilsonowskich mówiono, zadeklarowało, że no oni jako Niemcy no widzą się raczej w granicach nowego państwa austriackiego. No, chcą mieszkać w jednym państwie z Niemcami. I tutaj kwestia utrzymania tych granic historycznych była dosyć istotna. Wyjście poza te granice wydawało się wielu tym politykom ryzykowne. Dlatego też na te wezwania sorabiów, bofilów czeskich te kręgi decyzyjne nie odpowiadały już tak z tak wielkim zadowoleniem i tak chętnie. Niemniej trzeba powiedzieć, że w tej sytuacji takim sporym zaskoczeniem było to, że w momencie, gdy wyjeżdżała na kongres pokojowy delegacja czechosłowacka, to po pierwsze włączono w jej skład dwóch Serbo-Łużyczan, wspomnianego Arnoszta Barta i Jana Bryla, a także w dosie czechosłowackiej delegacji znalazło się jedno memorandum poświęcone tej kwestii łużyckiej. No, nie żądano w tym memorandum wprost zmiany granic i jakiejś inkorporacji, no ale zwracano się do konferencji o to, aby zapewnić tej ludności słowiańskiej prawa tak tożsame i takie same, jakie posiadają inne narodowości mieszkające w Niemczech, a przede wszystkim też, że na zapewnieniu im prawa do samostanowienia. Pamiętajmy jednak, że tam na ten kongres pokojowy do Paryża, to poza delegacjami nowo powstałych państw i tych państw starych, no przyjechało łącznie reprezentacji około 200 wszelakich grup narodowych, narodowościowych i etnicznych. No w takim konglomeracie rzeczywiście dosyć trudno się było poruszać. Niemniej postawienie w tej kwestii na forum konferencji odebrano na Łużycach z wielkim optymizmem. Zresztą to jest też taka dosyć ciekawa kwestia. Współkierujący delegacją czechosłowacką Edward Benesz, minister spraw zagranicznych, no właściwie przez długie tygodnie w pewnym sensie zwodził tych delegatów serbo-łużyckich, a także samego Czernego, twierdząc, że właściwie ta kwestia łużycka jest załatwiona, że jego wpływy tak daleko sięgają, że te kwestie graniczne w pomyśli nowego państwa czechosłowackiego, Czechów i Słowaków zostaną właściwie na wszystkich odcinkach, także tym łużyckim, załatwione. Ostatecznie tak się nie stało. Kwestie mniejszościowe w traktacie pokojowym właściwie już były załatwiane w ostatniej chwili. Były to właściwie te ustanowienia ochrony mniejszości zostały tym nowym państwom narzucone. Stare państwa w tym nie brały udziału. Nie narzucono tego także Niemcom. Zresztą
Liga Narodów, która miała czuwać nad tym ładem pokojowym w Europie, w jej skład początkowo Niemcy nie wchodziły. Także no też trudno sobie wyobrazić, żeby jakiekolwiek uwarunkowania stamtąd wypływające mogły być przez nich w jakiś tam sposób respektowane. Jedynym takim rejonem byłego cesarstwa, gdzie postanowienia określane mianem wersalskich weszły na określony czas w życie, no to był Górny Śląsk, no ale to wiadomo wynikało ze specyfiki tego sporu, tego polsko-niemieckiego o tą dzielnicę tej walki narodowej, wyznacznikiem której były trzy powstania śląskie, no i to rozgraniczenie w roku 1922. Niemniej jednak, jeśli chodzi o Łużycę, to w tym czasie, kiedy trwały te zabiegi w Paryżu, w tych wioskach i tych miasteczkach zauważyć można było naprawdę bardzo istotne i takie mocne wzmożenie narodowe. Wspomniany ten Komitet Narodowy tworzył swoje oddziały, sieć organizacyjną w szeregu miejscowości. Przez Łużycę przeszła fala demonstracji poparcia dla tegoż komitetu, domagano się właśnie tego samostanowienia, domagano się praw szkolnych. Komitet sformułował także własny program gospodarczo-społeczny. No, dosyć tak mocno lewicowy, no ale pamiętajmy, że główną bazą członkowską tegoż ruchu byli chłopi, także hasła parcelacji majątków junkierskich czy też ograniczenia sfery bankowej były chwytliwe i łatwo tutaj do tej grupy społecznej trafiało. Rzucano także hasła, chcąc przekonać także tych niemieckich współobywateli, współmieszkańców Łużyc do tej idei tego państwa łużyckiego, które miało być w cudzysłowie Królestwem Bożym, gdzie wszyscy żyją w zgodzie i w pokoju, do tego, że no przecież można pewnych obciążeń, wydawałoby się nieuniknionych w postaci choćby spłaty reparacji wojennych i wszelkich uciążliwości związanych z tym, że wojnę Niemcy przegrały, uniknąć właśnie poprzez taki akt emancypacji. Władze saksońskie oczywiście nie patrzyły na to ze specjalną rewerencją. Działano w ten sposób, że stworzono, właściwie wsparto też te grupy konserwatywne, zachowawcze. Powstał Komitet Serbo-Łużyczan Wiernych Saksonii, takich saksosfiernych Serbą. I on miał być tą przeciwwagą dla tego ruchu narodowego. No, w pewnym sensie swoją rolę odegrał. No, niemniej jednak to wzmożenie narodowe miało swój dalszy ciąg, miało swój efekt. Bo co prawda kwestia już tego samostanowienia powoli zaczęła u schyłku roku 1919 wygasać. Ograniczeniu także uległy te aktywa Komitetu Narodowego. No choćby w ten sposób, że Arnold Bart został aresztowany pod zarzutem zdrady stanu i skazany na twierdzę. Przebywał w Goleniowie, w twierdze Goleniów, Golnow pod Szczecinem przez pół roku. Represje dotknęły także kilku innych działaczy serbo-łużyckich. Niemniej ruch ten nie zamarł. Wręcz przeciwnie, przyniósł efekt, no taki można powiedzieć, nie w pełni może zamierzony, ale no te ziarno wzrosło, bo już w tych pierwszych wyborach w pierwszej połowie lat 20. w szranki wyborcze stanęła, początkowo nazywała się to Łużycka Partia Ludowa, Łużycka Ludowa Strona, później Serbska Ludowa Strona, pierwsza reprezentacja polityczna Serbo-Łużyczan. Okres Republiki Weimarskiej był także okresem
niezwykłego wzmożenia w działalności organizacyjnej. Odtwarzano te przedwojenne stowarzyszenia, działała aktywnie Macierz Serbo-Łużycka, ale powstawały też związki i organizacje całkiem nowego typu, wcześniej nieznane. Przeniesiono choćby na Łużycę ideę sokolską. Doszła tam, czy ona została przeszczepiona z Czech. Korzystając ze wsparcia czeskich instytucji narodowych, powstał Serbo-Łużycki Bank, Ludowa Banka, też pierwsza narodowa instytucja finansowa w dziejach tegoż narodu. Rozwijał się też ruch spółdzielczy. Także i reprezentacja polityczna, i ta działalność gospodarcza budowała tej zręby tego poszerzania tej świadomości narodowej. Niemcy patrzyli na to oczywiście niechętnym okiem, zarzucając tym działaczom serbo-łużyckim i tym aktywnym serbo-łużyczanom panslawizm, ciągoty czechofilskie. No tutaj o Polakach mniej w tym momencie było mowy, bo te granice jednak wówczas jeszcze od Łużyc, granice Polski znajdowały się w dosyć znacznym oddaleniu. Ta bariera dolnośląska tutaj cały czas miała miejsce. No niemniej te kontakty także na tym polu tej wzajemności słowiańskiej były bardzo widoczne. No, nadal tym głównym kierunkiem tego wsparcia to oczywiście były Czechy. Tam organizowano, powstała, rozwinęła właściwie swoją działalność taka organizacja pod nazwą Społeczność Przyjaciół Łużyce. Korzystając z państwowego mecenatu organizowała choćby kolonie dla czeskich dzieci, ale takie kolonie też organizowano w Polsce dla takiej starszej młodzieży. Ksiądz w Dalkach pod Poznaniem, ksiądz Ludwiczak zawsze na kolejnych semestrach Uniwersytetu Ludowego pewną ilość miejsc gwarantował młodym serbo-łużyczankom i serbo-łużyczanom. Kilku serbo-łużyczan także studiowało w Polsce. Było to o tyle istotne i okazało się ważne, gdy już po zmianie sytuacji politycznej w Niemczech, po objęciu władzy przez nazistów, ten ruch serbo-łużycki w 1937 roku został, można powiedzieć, zglajszlachtowany. I Niemcy nie rozwiązali początkowo tych organizacji serbo-łużyckich, albo po prostu zakazali im działalności. No wielu tych działaczy znalazło się bez środków do życia. Wówczas rękę pomocną wyciągnęli do nich Polacy, Związek Polaków w Niemczech, ale także pod względem politycznym i nie tylko zainteresował się nimi polski wywiad. Oficer, kapitan Lipiński spotkał się z kilkoma tymi działaczami. W efekcie powstała taka sieć określana od pseudonimu tegoż oficera mianem Grupy Michał. No, w pewnym sensie była to jedna z pierwszych takich grup antynazistowskich, antyfaszystowskich w tej części Europy. Okres wojny to, jak wiadomo, no, okres całkowitego zamarcia ruchu narodowego. Tam nie było wówczas mowy nawet o publicznym używaniu języków łużyckich, nie mówiąc już o obecności w szkole czy jakimkolwiek życiu, czy też, nie mówię politycznym, ale choćby społecznym czy kulturalnym. 45 rok, ważna data dla tej części Europy. Po ciężkich walkach kwietniowych Łużyce stają się częścią radzieckiej strefy okupacyjnej. Dla wielu tych działaczy jest to też kolejny taki sygnał, że no przecież tak, tutaj teraz już państwo niemieckie nie funkcjonuje, nie istnieje. Rozpoczęła się okupacja. Łużyce są okupowane przez wojska rosyjskie,
a do końca czerwca 1945 roku także w niektórych rejonach przez Wojsko Polskie. No więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ten najmniejszy naród słowiański, ta grupa narodowościowa także odzyskała wolność. Tym bardziej, że pamiętajmy, że w tym czasie na potrzeby wojenne reaktywowano w Moskwie ruch wszechsłowiański, pansłowiański. Powstały komitety słowiańskie we wszystkich krajach słowiańskich, w Jugosławii, w Bułgarii, w Polsce oczywiście, w tych słowiańskich republikach Związku Radzieckiego. Dlaczego żeby więc także i ci Serbo-Użyczanie nie mieli odzyskać tej wolności? W 1945 roku już w maju sformułowano pierwsze takie postulaty. W Pradze wśród przebywających tam Serbo-Użyczan zapadła decyzja o powstaniu kolejnego Komitetu Narodowego. On bardzo szybko zwrócił się do Benesza i Stalina z prośbą o włączenie Łużyc w obręb Czechosłowacji. Powtórzono też ten postulat w lipcu, no ale ku rozczarowaniu tychże działaczy nie uzyskano żadnej odpowiedzi. A więc no, było to pierwsze takie rozczarowanie. Tymczasem w Saksonii wojskowe władze rosyjskie zezwoliły na działalność czy też odtworzenie działalności Związku Serbów Łużyckich Domowina. Tylko początkowo na terenie komendantury budziszyńsko-kamienieckiej. No niemniej był to o tyle istotny moment, że od tej chwili można się było starać choćby o załatwienie kwestii szkolnych, czy też właśnie budowę tych struktur narodowych. Początkowo te dwa ośrodki narodowe, ten praski i ten budziszyński, ten związany z domowiną, przyjęły taki konsensus, że ten serbski narodny wubiek, ten komitet narodowy, zajmować się będzie tą polityką w cudzysłowie zagraniczną, a te zręby narodowe, no siłą rzeczy, to jest oczywiste, na Łużycach budować będzie domowina. We wrześniu formalnie Komitet Narodowy przeniósł się zresztą do Budziszyna. Tutaj oba te środowiska łączyło wiele takich związków personalnych, co zresztą nie może specjalnie dziwić. Przecież wiadomo, wszyscy tam się w jakiś tam sposób znali, no i też musimy mieć też świadomość, że tych działaczy takich uświadomionych wówczas zbyt wielu nie było. W budowaniu tej obecności łużyckiej osiągnięto spore sukcesy. Landratem, po polsku starostą powiatowym w Budziszynie, został działacz serbo-łużycki dr Jan Cysz. Zezwolono także na budowę zrębów szkolnictwa serbo-łużyckiego, na wprowadzenie nauczania języka serbo-łużyckiego w rozmiarze 3 godzin do kilkudziesięciu szkół na Górnych Łużycach. Sytuacja na Dolnych Łużycach była odmienna. Tamtejsze władze okupacyjne jakoś niespecjalnie te zagadnienie dostrzegały i te działania, zabiegi Serbo-Łużyczan o to, żeby doszło do podobnych kroków, jakie miały miejsce w rejonie Budziszyna i Kamieńca, długi, długi czas nie odnosiły skutku, a wręcz cywilne władze niemieckie robiły wszystko, żeby no, tę działalność jak najbardziej utrudnić. W sferze politycznej doszło też już właściwie wiosną do pierwszych takich tarć w obrębie ruchu narodowego. To środowisko związane umownie z Serbo-Łużycką Radą Narodową, z Serbo-Łużyckim Komitetem Narodowym nadal dążyły do emancypacji Łużyc. Wobec braku odzewu ze strony czeskiej na miejsce tej koncepcji inkorporacyjnej powstała, czy też sformułowano żądanie utworzenia państwa łużyckiego. W kilku memorandach zostało one sformułowane. W tym czasie
Z kolei domowina, czy też wśród działaczy domowiny, w dużej mierze oczywiście pod naciskiem i niemieckich komunistów i tych okoliczności związanych z faktem okupacji rosyjskiej, narastał taki trend uwzględnienia czy też próby załatwiania tej kwestii łużyckiej w obrębie Niemiec, przede wszystkim współpracy z tymi progresywnymi siłami decydującymi na terenie Łużyc realnie. A więc komendantura rosyjskie, no i oczywiście rządząca siła polityczna, czyli najpierw Komunistyczna Partia Niemiec, potem Niemiecka Partia Jedności. Sformułowano takie hasło, nic precz łod niemskiej, ale prowadzie z niemskimi działaczami do predka. No, czyli myślę, że każdy bez problemu to zrozumie, więc tutaj chodziło o to, że twierdzono, że w tej postępowym rodzinie państw środkowoeuropejskich także będzie miejsce dla Serbo-Łużyczan, tyle tylko, że no, w obrębie właśnie jakiegoś tworu państwowego niemieckiej proweniencji. Te starania dyplomatyczne, te wolnościowe, trwały do jesieni 1947 roku. W marcu 1947 roku nawet przy okazji konferencji, kolejnej konferencji Rady Ministrów Spraw Zagranicznych w Moskwie, domowina wystąpiła z takim postulatem, z memorandum, w którym domagano się utworzenia państwa łużyckiego. Był to pewien jakby powrót do tych pierwotnych teorii i pewien taki zwrot, ale wynikał on przede wszystkim z pewnego rozczarowania, bo początkowo niemieccy komuniści wcale nie byli tacy skłonni udzielić tych koncesji, których ci działacze się domagali. Nadal ta domowina nie była organizacją prawa publicznego. Dalej funkcjonowała na zasadzie takiego stowarzyszenia, a tylko takie właśnie wspomniane organizacje prawa publicznego mogły reprezentować określone siły społeczne na niwie politycznej. No, wynikało to też, miało to sobie także konsekwencje choćby we wszelkiej działalności kulturalnej, szkolnej, etc. Dlatego też ten krok ze strony domowiny. Nie zostało to oczywiście dobrze przyjęte przez Rosjan i przez niemieckich komunistów, jednak chyba pewien skutek odniosło, bo w 1948 roku uchwalono, Sejm Saksonii uchwalił prawo, tak po łużycku to określano to mianem serbski zakon, czyli ustawę o prawach narodu serbo-łużyckiego. No i to był, proszę Państwa, naprawdę przełom. Przełom, bo nigdy wcześniej żadne państwo niemieckie nie subwencjonowało, nie wspierało serbo-łużyckiego ruchu narodowego. A tutaj zagwarantowano Serbo-Łużyczanom autonomię szkolną, zagwarantowano autonomię kulturalną i zagwarantowano wsparcie finansowe. Oczywiście no, cena była jedna. No, nie mogłoby to funkcjonować bez takiego ideologicznego trybutu, bez tego, że domowina stanie się kolejnym pasem transmisyjnym tej wówczas decydującej i przeważającej nie tylko zresztą we wschodnich Niemczech ideologii. Było to w pewnym sensie taka realizacja tego, co ustalono wcześniej, bo na początku już roku 1946 w Moskwie. Rosjanie po zajęciu Łużyc no, w pewnym takim zdziwieniem zorientowali się, że mieszka tam jakaś ludność słowiańska. Dochodziło do takich anegdotycznych sytuacji, jak to podobno generał Sierow, jak się dowiedział, że mieszkają tam jacyś Serbo-Łużyczanie. Tutaj nadmieńmy, że
mówią oni o sobie Serbia, no to poniekąd logicznie skonstatował, że są to pewnie ci Serbowie z południa, no i powiedział, no dobrze, no podstawimy wagony, niech jadą do siebie. No, na szczęście oczywiście do tego nie doszło. No niemniej wysłano tam na Łużyce kilka takich komisji, które na miejscu badały tą sytuację, no i te wnioski były takie, że o jakimś dalszym okrawaniu Niemiec nie ma mowy, bo to osłabiłoby pozycję niemieckich komunistów, a Stalin miał wtedy jeszcze nadzieję na to, że wygra tą walkę polityczną o całe Niemcy, posługując się oczywiście rękami komunistów niemieckich. No a z drugiej strony jednak, no przecież to Słowianie, więc trzeba im zapewnić pewne prawa. I stwierdzono, że tak, owszem, szkolnictwo, język, kultura, etc. Tak, no ale jeżeli chodzi o kwestię polityczną, to nie będzie to już problem słowiański, bo tak dosyć idealistycznie, ale przez wiele, wiele lat ci twórcy tego odrodzenia narodowego i Serbołużycy, działacze narodowi na to patrzyli. No, to taki w literaturze utrwalony taki mit tej wyspy słowiańskiej w tym niemieckim morzu. Teraz to już nie była wyspa, no ale jak się okazało, okoliczności spowodowały, że kwestia łużycka stała się, i to oficjalnie, i w tej sferze takiej świadomości, od tego momentu zagadnieniem wewnątrz niemieckim. Przystąpiono do realizacji tegoż, co było do zorganizowania, więc szkolnictwo, powstał urząd do spraw serbołużyckich. Rzeczywiście te nakłady finansowe były dosyć spore. W 1951 roku Fred Ochlis, no taka dosyć może nieciekawa w tym kierownictwie narodowskim postać, sformułował takie hasło, że Łużyce będą dwujęzyczne. W systemie szkolnym wówczas pojawiły się na Górnych Łużycach tak zwane szkoły A, gdzie uczono praktycznie wszystkich przedmiotów w języku górnołużyckim. Ponadto właściwie we wszystkich szkołach na tym te obszarze zasiedlenia serbołużyckim wszystkie, także i niemieckie dzieci musiały uczęszczać na lekcje języka łużyckiego. No nie trwało to zbyt długo, bo już na początku lat 60. hasło Łużyce będą dwujęzyczne zastąpiło hasło Łużyce będą socjalistyczne, i przepisy szkolne zmieniono tak, że no, pełna dowolność i tylko na życzenie właściwie rodziców można było te dzieci na tą naukę w tych szkołach tej kategorii B zapisywać. No oczywiście cały czas funkcjonowały nadal te szkoły z językiem łużyckim, z językiem nauczania, chociaż tam też sukcesywnie ilość tych przedmiotów uczonych w tym języku była też ograniczana. Zbudowano jednak wówczas w latach 60. taki zręb organizacji i struktur łużyckich, który przetrwał aż do dzisiaj. Jego w sferze nauki, no choćby wówczas to się nazywało Instytut za serbski ludospyt, czyli Instytut Ludoznawstwa Serbołużyckiego w Budziszynie, pierwsza badawcza, naukowa, serbołużycka placówka. Zapisano także, że Saksonia odpowiedzialna jest za kształcenie na swoim obszarze serbołużyczan, także na tym poziomie uniwersyteckim. I ta sorabistyka, którą tam stworzono na początku lat 50. funkcjonuje na Uniwersytecie Lipskim do dnia dzisiejszego. W sferze kultury, no, teatr obecnie
działający wspólnie z niemieckim teatrem w Budziszynie. Serbski Ludowy Ensemble, to jest taka pozostałość, taka może skamielina socjalistyczna, no ale u nas także nadal funkcjonują te zespoły. Śląsk ma zawsze w tych krajach demokracji ludowej, właściwie każda ta nacja miała takowy zespół reprezentacyjny, no i tak jest do tej pory. No zresztą tu gwoli dygresji trzeba powiedzieć, że obecnie jest to bardzo pożyteczna instytucja, choćby z tego względu, że no, dysponuje zawodową orkiestrą, która wykonuje muzykę łużycką i ten zespół także no, pewne, chyba jest takim widocznym ambasadorem tej kultury serbo-łużyckiej. Powstały takie zawody, które wcześniej, o których się wcześniej nie śniło, no, choćby zresztą nie tylko na Łużycach, wszędzie, no wcześniej nie było w sferze profesji, takiej profesji jak na przykład pisarz, no, a właściwie niesformalizowany. A więc z jednej strony ideologizacja, poddanie daleko idącej kontroli, a z drugiej strony no rzeczywiście widoczny rozwój kulturalny i instytucjonalny. No ale cena była bardzo duża. No pamiętajmy, że to społeczeństwo i na Dolnych, i na Górnych Łużycach było zawsze społeczeństwem konserwatywnym i na przykład walka z religią, czy też bezpośrednio dotykająca tą ludność chłopską decyzje związane z uspołecznieniem produkcji rolnej, czyli wprowadzeniem systemu tych przymusowych spółdzielni, nie mogły być dobrze odbierane. I spowodowało to i po pierwsze odpływ członków z szeregów domowiny, no ale także przyczyniało się do asymilacji, do pewnego w wielu kręgach takiego zobojętnienia na te kwestie łużyckie. Rok 89, no, system się walił. Odzew te wydarzenia ogólnowschodnio-niemieckie miały także na Łużycach. Zastanawiano się, co dalej. No nie było na początku jeszcze wiadomo, czy to będzie natychmiastowe zjednoczenie, czy jeszcze w jakiejś tam formie te państwo wschodnio-niemieckie będzie funkcjonować. Dyskutowano o tym bardzo gorąco w trakcie stołów okrągłych na Dolnych i na Górnych Łużycach. Wszelakie koncepcje się tam pojawiały. Powróciła na przykład idea zjednoczenia w jeden jakiś land łużycki, obu tych części, tej brandenburskiej i tej saksońskiej. Zrealizować się tego nie udało, ale zwyciężył też pogląd, że no w tej niewiadomej, bo nie wiadomo było przecież, jak się władze federalne do tej sytuacji odniosą, do tej mniejszości, że trzeba starać się o zachowanie tego właśnie zrębu, który został wypracowany. Dlatego też oczywiście po zmianach personalnych, po zmianach w sferze choćby ideologicznej nadal funkcjonuje Związek Serbów Łużyckich Domowina, organizacja ogarniająca swym wpływem właściwie cały obszar tego sydleńskiego Ruma, czyli obszaru zasiedlenia przez ludność serbo-łużycką. Funkcjonują także, jak już wspomniałem, te podstawowe instytucje kultury i nauki. Nadal także funkcjonuje szkolnictwo serbo-łużyckie. No, przed jakimi dylematami, jakimi problemami serbo-łużyczanie muszą się borykać? No, tu na pewno od lat 70. olbrzymim problemem była kwestia wydobycia węgla brunatnego. Dla jednych to może być źródło wielkiego bogactwa, dla innych z kolei przekleństwo. Węgiel brunatny oczywiście na Łużycach występował i wcześniej i też był wydobywany, ale nigdy na taką skalę, jak to miało miejsce po kryzysie paliwowym na początku lat 70. W efekcie łącznie zlikwidowano około 60 wsi
Łużyckich z dużym procentem ludności posługującej się językami łużyckimi. No, efekt oczywiście całkowicie zrozumiały i naturalny. Oczywiście oni otrzymywali mieszkania, otrzymywali domy gdzieś w nowo budowanych osiedlach, ale no, przyczyniało się to do bardzo szybkiej asymilacji i tracenia tej właśnie świadomości narodowej. Teraz dopiero w pewnym sensie, no nie tyle może to jest odwracane, bo górnictwo węgla brunatnego będzie może w dalszej perspektywie, niech się to wydaje, wygaszane, ale przynajmniej wreszcie w Niemczech są programy, które tym poszkodowanym z tych, czy tej ludności z tych obszarów poszkodowanych gwarantują jakieś rekompensaty, nie tylko indywidualne, ale także no, choćby instytucje serbo-łużyckie także z tego mogą ciągnąć. Oczywiście kwestie migracyjne. No, z Niemiec wschodnich po zjednoczeniu wyjechało kilka milionów ludzi. Wyjeżdżali za pracą także ci młodzi serbo-łużyczanie. No, w takim społeczeństwie jest to także może bardziej nawet dotkliwe niż jeśli chodzi o tą większość. No tutaj właściwie ta otwartość też nie do końca i nie zawsze służy utrzymaniu przede wszystkim języka i też kwestii tych świadomościowych na właściwym poziomie. Jednak tutaj w tej sferze też się wiele robi. Ostatnio pojawił się taki program, bardzo ważny, no bo działacze serbo-łużyccy uważają, że jednak należy walczyć o utrzymanie języka, rewitalizować w miarę możliwości ten język, no i służyć ma temu taki sformułowany niedawno program Zarya, optymistycznie zakładający, że za 100 lat będzie na Łużycach 100 tysięcy ludzi mówiących po łużycku. Podejrzewam, że jest to powtórzenie takiego programu walijskiego ruchu narodowego. Walijczycy są bardziej ambitni. Oni zakładają, że dojdą do miliona posługujących się językiem walijskim. No, trzeba życzyć jednym i drugim szczęścia i powodzenia. No i miejmy nadzieję, że i Łużyca, a przede wszystkim ta serbska Łużyca i te języki łużyckie nie zaginą i że nie spełnią się te czarne scenariusze, a te bardziej będziemy mogli obserwować realizację właśnie tych optymistycznych choćby w postaci tego wspomnianego programu szkolnego. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję również. A mam jeszcze takie na szybko pytanie a propos tej akcji wywiadu. Michał, mógłby Pan coś jeszcze powiedzieć o tym? O co chodziło? Czy to było, jaką to miało skalę? Czy są jakieś dokumenty na przykład zostały? No, to jest dosyć ciekawa sprawa, bo to była taka bardzo tajemnicza rzecz i no, trudno się też zdziwić, że tam w latach 60., 70. to niezbyt chętnie ci uczestnicy o tym mówili. Potem się okazało, dlaczego niechętnie mówili. No, Niemcy początkowo, gdyby nie taka dezynwoltura jednego z uczestników tej grupy, to niewykluczone, że w ogóle by nie wpadli na jej ślad. No niemniej jednak w czasie wojny doszli, że tego rodzaju działalność miała miejsce, a później te dokumenty przejęło Stasi, więc wielu ludzi z tym związanych, no mówiąc delikatnie, miało pewne albo problemy, albo no, zdawało sobie sprawę, że w pewnym sensie jest te służby niemieckie mają na nich taką pałkę w postaci tego zarzutu współpracy z Polakami i to jeszcze z tymi kapitalistycznymi służbami. A rzecz zaczęła się właśnie z inicjatywy tej serbo-łużyckiej, a właściwie wcześniej był taki działacz Jurij Cysz. On skończył studia prawnicze jako serbo-łużyczanin. Niemcy nie chcieli go tam w
tym sądownictwie zatrudnić. Dostał pracę jako radca prawny w pierwszej dzielnicy Związku Polaków w Niemczech w Opolu, ale po dosyć krótkim czasie Niemcy zażądali, żeby go stamtąd zabrać. No więc dostał pracę po polskiej stronie granicy w Chorzowie. No i tam skontaktował się z nim jeden z... Właściwie wyjechał do Warszawy na jakiś odczyt i tam właśnie wspomniany Lipiński się z nim skontaktował. Wówczas wywiad polski już patrzył na zachód. Zdawano sobie sprawę, że no, to zagrożenie niemieckie będzie wzrastać. No więc szukano nowych takich sfer kontaktów, nie ograniczając się tylko do grupy tych członków polskiej mniejszości na Górnym Śląsku, ale także zwrócono uwagę na tych Serbo-Łużycza. To, że Niemcy zakazali tej działalności, spowodowało, że ci działacze domowiny stworzyli taką sieć nieformalną. Nadal funkcjonowali tacy nieformalni żupani. Oni tam spotykali się, no też trzeba było tym choćby rodzinom poszkodowanych, tych aresztowanych w jakiś tam sposób pomagać, w jakiś sposób także się komunikować, także taka nieformalna sieć istniała. No i w to weszła właśnie ta struktura polskiego wywiadu, stworzona czy też organizowana przez polski wywiad. Te środki nie były zbyt duże, które były na to przeznaczane. No niemniej były to dosyć istotne, bo w tym czasie Czesi, no nie chcąc zadrażniać swoich stosunków z Niemcami, właściwie obcięli całkowicie tą pomoc, albo w bardzo dużym stopniu kierowaną na Łużyce, także no każdy grosz tutaj był na wagę złota. Miało system trójkowy, tak żeby ograniczyć ewentualność jakiejś dekonspiracji. Spotykano się i w Berlinie, ale także na przykład w Wolnym Mieście Gdańsk. Tam pracował Paweł Nowotny, wówczas już absolwent Uniwersytetu Poznańskiego, wówczas nauczyciel polskiej szkoły w Gdańsku. No i z racji tego, że no funkcjonował w odrobinę innym środowisku niż to niemieckie, miał pewne możliwości. Ciekawostka taka, że no po latach ja nawet miałem okazję z kilkoma, no już nikt nie żyje z tej grupy, z kilkoma osobami rozmawiać, no bardzo niechętnie, nie chcieli tam w szczegóły jakieś wchodzić. Niemniej kilka takich tekstów wspomnieniowych powstało. Paweł Nedo, przewodniczący domowiny, napisał taki artykuł w rozkładzie poświęcony właśnie tej działalności konspiracyjnej. Tutaj pewne uzupełnienie wyszło spod pióra wspomnianego Pawła Nowotnego, też ciekawa postać. Po wojnie był dyrektorem wspomnianego Instytutu Serbskiego, Instytutu za Serbski Ludospyt, był profesorem. Największy chyba prozaik łużycki, Jurij Brezan, tłumaczony na kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt języków, wówczas młody chłopak, któremu Polska umożliwiła złożenie matury w Toruniu, nawet pojechał na kurs wywiadu i dywersji, taki kilkutygodniowy, otrzymał broń i tak dalej, i tak dalej. Co ciekawe, badacz opolski, historyk wojskowości, profesor Woźny, odnalazł gdzieś w Warszawie w Cytadeli jakieś zapomniane akta polskiego wywiadu, które gdzieś tam się w jakichś dziwnych miejscach były przechowywane. Oczywiście to są dokumenty szczątkowe. No niemniej jednak to jest dosyć ciekawe, że w pewnym momencie ci działacze serbo-łużyccy, kiedy ta wiadomo było, że ta sytuacja się zaostrza, sami zwrócili się do Lipińskiego, do tych oficerów wywiadu, że może pora będzie już niedługo przejść na inną sferę działalności, czyli przygotować się do jakichś sabotaży. No, optymistycznie pewnie zakładano, że no, wojna nie będzie zbyt długa, no i ich pomoc jakaś się tutaj przyda. Sfera, jeśli chodzi o te dokumenty
i tą bazę źródłową, no to tak, są to w dużej mierze takie, w pewnym sensie, no może nie tyle wtórne dokumenty, ale te materiały, które przejął Stasi. Instytut Gałka i niemieckie archiwa, oni właśnie tam przy różnych okazjach też tym się posługiwali. Ja myślę, że z polskiej strony, no jednak niestety, jeśli by tam poważniej się tym zająć, no to niezbędne byłoby wyjazd do Rosji i przebadania tych dokumentów przejętych przez Rosjan w Gdańsku. No ale wiadomo, ani teraz, ani przez długie, długie lata nie będzie to możliwe. Tak, no dobrze, dobrze. W takim razie dobrze. Dziękuję. Dziękuję za wykład. No i kończymy.